Platforma co innego mówi w Polsce, a co innego robi za granicę, akceptując w pełni całkowicie politykę europejską. Panie pośle, ale niech pan nie mówi nieprawdy. Rok temu to Donald Tusk ostrzegał przed tym, że wpuszczenie zboża ukraińskiego do Polski spowoduje ogromne problemy. I jako... był jedynym politykiem, który mówił, że to będzie, no oczywiście, przecież mamy w czerwcu na to... zeszłego roku, jako czerwcu pierwsi, zeszłego roku, my jako, nie, pierwsi jako pierwsi mówiliśmy i byliśmy krytykowani przez strony praw. Nie. Ja wtedy byłem na debacie z być państwa może i wy przedstawicielem. Mówiliście. Nie można jednocześnie mieć ostrze na Chiny wystawione, ale Stany Zjednoczone w tym kierunku dążą, żeby te państwa miały. Nikt nie mówi, że mamy ostrze na Chiny, no, ale, to nie o to ale chodzi. Ale Stany Zjednoczone przecież właśnie chcą, żeby poszczególne państwa tak robiły. Nie, to było rozgrywanie wewnątrzunijne. Przez Stany Zjednoczone cała inicjatywa Trójmorza jest współfinansowana też przez Stany Zjednoczone. To jest jakby oczywiste. Ile Stany dały pieniędzy, może pan pamięta? Już nie pamiętam, chyba 30% finansowały. A skąd tam w ogóle nie ma, przecież nawet nie ma stałego sekretariatu? Za Trump, pan, ale no. Za Trumpa finansowały. No, za Trumpa, no, za Trumpa, 30%. Nie jest powiedziane, że Ukraina w ogóle wygra tą wojnę, albo cokolwiek już w ogóle rozumiesz pod względem ale wygrania, chyba by pan czy odzyskanie, chciał, czy nie? Uzyskanie może, Krymu. Może pytanie, powinniśmy się dowiedzieć od pana posła, czy pan woli, że kto ma wygrać tę wojnę? Rosja czy Ukraina? Panie profesorze, ja bym wolał, żebyśmy nie graniczyli z Rosją, tak? No ale to, dobrze, to jest no, ale graniczymy, no to ale pytanie, co nie znaczy wygra? W obłokach. Ale to znaczy, co znaczy wygra? Wygra to znaczy wjechać do swoją... Kremlu? Do Kremla i obalić Panie Tutina, pośle, obroni to znaczy odzyskać Krym? Integralność terytorialną, no i niepodległość. Krym jest jeszcze... Wypchnie, tak, wszystko, wypchnie Rosjan z terenów zajętych. Dobrze, a jeśli to się nie stanie i zostaniemy na tej granicy, to co dalej? Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Dowiek, redakcja Gliniec.pl. Kolejny polityczny face to face na naszym kanale. Dzisiaj w temacie dyplomacji, polityki zagranicznej i Państwa i moimi gośćmi będą były minister spraw zagranicznych, Koalicji Obywatelskiej, Apel Ostatni. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, poseł Krystian Kamiński, Konfederacja. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. I pamiętajcie o tym ryżem. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! Zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Kłamstwo, złodziejstwo, cynizm każdego dnia wylewa się z tych ich mediów, z ich głów. Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy jak ognia. Gdzie jest twoja wiarygodność, chłopie? Weź, pójdź po rozum do głowy. I na początek temat również stał się przedmiotem tej kampanii, czyli Unia Europejska, czyli jednym krótkim stwierdzeniem, jaki powinien być stosunek Polski i Polaków do właśnie Unii Europejskiej. I na początek półtorej minuty dla profesora Rosatiego. Bardzo proszę. No, Unia Europejska to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie nam się w ogóle przydarzyła w całej naszej tysiącletniej historii. Ona nas zakotwiczyła w kręgu cywilizacji zachodniej, zapewniła środki na rozwój, zapewniła bardzo szybki rozwój gospodarki dzięki temu, że staliśmy się częścią wielkiego obszaru gospodarczego, który liczy ponad 400 milionów w tej chwili konsumentów, zamożnych konsumentów. W związku z tym to był potężny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Polska korzystała z członkostwa w Unii na wiele różnych sposobów. Najczęściej mówi się o pieniądzach, oczywiście one są ważne, ale na pewno nie najważniejsze. Tak jak powiedziałem, dostęp do jednolitego rynku jest bardzo ważny, swoboda podróżowania, możliwość korzystania z zachodnich instytucji kultury, nauki, uniwersytetów, a także zwiększone bezpieczeństwo, dlatego że będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska oczywiście jest również bliskim partnerem wszystkich pozostałych państw i w związku z tym one interesują się tym, co dzieje się w Polsce i że Polsce, mówiąc całkiem wprost, nie przydarzyła się jakaś nieprzyjemna sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, bo wtedy straty ponoszą również wszystkie państwa Unii Europejskiej. Dlatego powinniśmy być aktywnym,
członkiem Unii Europejskiej, realizując swoje interesy, budując sojusze i dbając o to, żeby Unia Europejska była ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Panie pośle, jak w zegarku i 1,5 minuty dla posła Kamińskiego, bardzo proszę. Na arenie Unii Europejskiej powinniśmy być przede wszystkim asertywni, dbając o nasze interesy, dbając o interesy naszych obywateli. Interesy również w ramach Unii Europejskiej, przecież poszczególne państwa narodowe walczą o to, aby jak największy udział w rynku mieć, aby jak najlepiej swoje interesy realizować. No, ostatni przykład to pakiet mobilności, gdzie wiadomo, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o transport drogowy w Unii Europejskiej. Inne państwa europejskie typu Francja i Niemcy, żeby to ukrócić, wprowadzają pakiet mobilności, który całkowicie ograniczył możliwości chociażby w kabotażu Polski. W związku z tym wszyscy w ramach Unii Europejskiej walczą o to, żeby jak najlepiej jego państwo funkcjonowało. I my też musimy w ramach Unii Europejskiej to robić. Nie możemy być bierni, nie możemy patrzeć, jak się Unia Europejska bez nas rozwija, tylko musimy działać aktywnie, dbając o swoje interesy. I to nie tylko na arenie naszego państwa, ale też naszych obywateli. No bo to, co Unia Europejska nam narzuca, chociażby w ramach kamieni milowych, to, że od 2024 roku na każdy nowy zarejestrowany samochód spalinowy ma być podatek. Od 2026 roku na każdy w ogóle już samochód spalinowy wchodzi dodatkowy podatek. Od 2035 roku zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych. No to uderza w naszych obywateli i my powinniśmy jednoznacznie się sprzeciwiać takiemu działaniu, jednoznacznie bronić naszych interesów i właśnie być bardzo asertywni na arenie Unii Europejskiej. I w ramach drugiej części tego segmentu przekazuję głos profesorowi Rostejmu. Bardzo proszę. No tak, zgadzamy się oczywiście, że każdy kraj dba o swoje interesy. Ja tylko dostrzegam w polski interes narodowy w tym, żeby właśnie być częścią wielkiego obszaru gospodarczego, prawda? I to, co pan poseł wspomniał o pakiecie mobilności, pełna zgoda. Dopóki rządziła Platforma Obywatelska, to udawało nam się blokować te niedobre dla Polski pomysły płynące z krajów zachodnich o ograniczeniu dostępu do usług transportowych dla polskich przedsiębiorstw. Dopiero potem, no, za rządu Prawa i Sprawiedliwości okazało się, że rząd PiS nie jest w stanie zgromadzić tak dużego poparcia do tego, żeby po prostu utrzymać udział polskich przewoźników w tym wielkim rynku transportowym. My musimy to zmienić i zmienimy to, jak tylko dojdziemy do władzy po najbliższych wyborach. Natomiast powtarzanie, tak jak ja słyszę z ust przedstawicieli Konfederacji, tak jak z PiS-u, a musimy być asertywni, musimy twardo walczyć interesy. Przecież to jest cały czas ta sama śpiewka, którą politycy PiS mówią od kilkunastu lat. I co oni załatwili? Nic nie załatwili. Nie załatwili pieniędzy na KPO, nie załatwili największych pieniędzy z regularnego budżetu unijnego, tak jak my to zrobiliśmy 10 lat temu, ponosząc same porażki. To jest jedno pasmo przegranych i klęsk, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej. Więc lekcja jest taka, że nie trzeba gadać tylko i pokrzykiwać, prawda, tylko trzeba umieć wygrywać w Unii, wykorzystując, jak powiedziałem, sojusze, wykorzystując dobrą dyplomację, mając umiejętność rozwiązywania problemów we współpracy z innymi państwami, a nie stać w kącie i się obrażać. I na koniec tego segmentu 1,5 minuty dla posła Kamińskiego. Ładnie, jak zawsze, jak Platforma mówi o polskim interesie narodowym. Problem jest to, że jest nierealizowany. Platforma Obywatelska w 2015 roku chociażby zgadzała się na relokację imigrantów w ramach Unii Europejskiej. Wczoraj europosłowie wybrani z list Koalicji Obywatelskiej głosowali za tym, żeby ta relokacja następowała. W związku z tym robią rzeczy całkowicie sprzeczne z naszym interesem narodowym. Również my już rok temu mówiliśmy o tym, że wjazd ukraińskiego zboża do Polski będzie problemem. Wtedy Platforma Obywatelska tego nie mówiła, a dzisiaj Unia Europejska narzuca nam pewne rzeczy i my bylibyśmy w stanie rok temu o tym mówić, o tym na arenie Unii Europejskiej mówić, a poza nami nikt tego nie chciał robić, bo uważali państwo wtedy, że trzeba poświęcić polskie interesy na rzecz innych, a dzisiaj Ukraina rozmawia z Unią Europejską, prezydent Zełenski rozmawia z von der Leyen o tym, jak obejść nasze embargo. W związku z tym pokazujemy jasno i klarownie, gdzie jest problem i jako jedyni to robimy, mamy odwagę wyjść poza schematy politycznej poprawności, a mam wrażenie, że Platforma Obywatelska, co prawda dzisiaj mówi o polskim interesie narodowym, ale przychodzi
co do czego, to działa całkowicie odwrotnie. Pokazujemy to właśnie na tych przykładach, że no, chociaż właśnie ta cała kwestia imigracji, no to była kwestia dogadana przez Platformę Obywatelską w 2015 roku i europosłowie, którzy głosowali właśnie wczoraj, czy tam w ostatnich dniach za tym pakietem, no po raz kolejny pokazali, że Platforma co innego mówi w Polsce, a co innego robi za granicę, akceptując w pełni całkowicie politykę europejską. Panie pośle, niech pan nie mówi nieprawdy. Rok temu to Donald Tusk ostrzegał przed tym, że wpuszczenie zboża ukraińskiego do Polski spowoduje ogromne problemy. I jako... był jedynym politykiem, który mówił, że to będzie... No oczywiście, przecież mamy w czerwcu na to... zeszłego roku, jako czerwcu pierwsi, zeszłego roku, my jako, nie, pierwsi jako pierwsi mówiliśmy i byliśmy krytykowani przez strony praw. Ja wtedy byłem na debacie z państwa przedstawicielem, który wtedy mówił, że tak nie, Donald Tusk nie można pomówić. Spowoduje to kłopoty na rynku zbóż w Polsce. No proszę co to sprawdzić, no to jest. A ja byłem z państwa przedstawicielem, który powiedział, że tak nie wolno mówić. Ale ja naprawdę, Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy i to, co on powiedział, jest miarodajne. Jedna, jak i druga partia o tym mówiły. Aczkolwiek musimy sprawdzić, która była pierwsza chyba. To jest kwestia tego. No dobrze, możemy sprawdzać. To nie jest ważne. Ważne jest, że rok temu uprzedzaliśmy, że będzie kłopot. A jeśli chodzi o relokację w 2015, bo on dwa razy o tym powiedział, to chcę powiedzieć, że to była zgoda na jednorazowe przyjęcie 6 tysięcy imigrantów. 6 tysięcy. Niech pan powie, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ile wiz wydał pisowski MSZ, żeby wpuścić kilkaset tysięcy ludzi. W tym segmencie, no to jeszcze 6 tysięcy imigrantów byliśmy gotowi przyjąć w geście solidarności do Włochów i Greków, bo oni cierpieli najbardziej na setki ludzi na swoim terenie. Ale dobrze pan wie, że się na tym nie skończyło i tam byłoby rozszerzone, bo widać, że nie, cały czas przypływają. Była jednorazowa zgoda, my się nie zgodziliśmy. Ale trzeba naszych granic chronić, a nie wpuszczać. Na koniec tego segmentu. Nie zgodziliśmy się na żaden automatyzm. Proszę, ale pan nie powiela pisowskich kłamstw. Ostatnie szybkie pytania na koniec tego segmentu, bo bardzo dużo tematu wokół Unii. Czy polexit będzie kiedykolwiek opcją, panie pośle, tak albo nie? Jeśli większość Polaków o tym zdecyduje, to będzie opcją. Panie profesorze? Ja już powiedziałem, że członkostwo w Unii Europejskiej jest wielką wartością i to jest sprawa, którą powinniśmy jako Polacy doceniać i doceniamy. Polacy są bardzo proeuropejscy, są zadowoleni. Panie profesorze, tak albo nie? W sensie? Odpowie. Czy w ogóle kiedykolwiek polexit powinien być opcją? No co znaczy kiedykolwiek? No może za 50 lat, może tak. No. A w najbliższej... czasie? Nie, nie, oczywiście, że nie. I tutaj postawmy kropkę, bo tutaj teraz w miarę określiliśmy troszeczkę ściślej ten stosunek do Unii Europejskiej. Przejdziemy do drugiego segmentu, czyli tego, z jakim mocarstwem Polska powinna współpracować najbliżej, no bo przypomnijmy, że są teraz dwaj główni gracze światowi, czyli Chiny i USA. Natomiast oczywiście są również inne mocarstwa, które pretendują do tego, żeby do tej gry się włączyć, jak na przykład Indie. Nawet Rosja marzy o tym, żeby kiedyś być w tym stoliku. No i na początek Krystian Kamiński, 1,5 minuty. Bardzo proszę, panie pośle. Jeśli pan określił te dwa główne mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, siłą rzeczy bardziej ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy związani chociażby poprzez NATO i to jest oczywiste, aczkolwiek nie powinni bylibyśmy być nigdy zderzakiem, nigdy państwem, który stoi naprzeciw jednemu czy drugiemu mocarstwu, tylko powinniśmy się starać współpracować. To nie jest tak, że my możemy nie współpracować z Chinami, że możemy odrzucić współpracę, nawet jakbyśmy chcieli. Naszym największym partnerem handlowym są Niemcy, a znowu największym partnerem handlowym Niemiec są Chiny. W związku z tym my pośrednio i tak współpracujemy z Chinami i nie mamy możliwości odgrodzić się czy walczyć z jednymi i drugimi. My w tym ekosystemie, jaki jest, po prostu jesteśmy powiązani i jako państwo powinniśmy czerpać zysk z naszego położenia, z tego, jak przebiegają szlaki handlowe, chociażby poprzez jedwabny szlak, który Chińczycy ciągną, a Polska niestety się sprzeciwiła, żeby z tego zyskać. Powinniśmy z naszego położenia geograficznego wyciągać tą dywidendę i jak najbardziej tutaj wzbogacać siebie, swoje państwo. I nie powinniśmy być ani z jednym, ani z drugim mocarstwem przeciwko drugiemu, tylko powinniśmy być państwem, które może współpracować i z jednymi, i z drugimi, w momencie, gdzie jest właśnie ten interes narodowy nasz największy i gdzie największe zyski możemy osiągnąć. Stając po stronie jednych przeciwko drugim, no zawsze jesteśmy na tej pozycji, że no to my najbardziej oberwiemy z tego wszystkiego. Nie powinniśmy nigdy do takiej sytuacji dopuszczać, no bo jest to niebezpieczne nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, to jeszcze dla rozwoju i bogactwa państwa polskiego. I przekazuję głos profesorowi Resetowi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju, naszych strategicznych interesów bezpieczeństwa, oczywiście głównym partnerem Polski powinny być Stany Zjednoczone, tak jak to zresztą jest do tej pory. I ten sojusz powinniśmy utrzymać. To wynika nie tylko z tego, że jesteśmy w NATO, nie tylko z tego, że USA dały dowód wielokrotnie o tym, że są właściwie jedynym mocarstwem na świecie, które jest gotowe interweniować w różnych punktach globu w obronie demokracji,
ale właśnie dlatego, że również podzielamy te same wartości, prawda? Demokracja, prawa człowieka, wolność, prawa związane ze swobodami obywatelskimi i tak dalej. Dlatego Stany Zjednoczone są państwem czy mocarstwem, z którym powinniśmy utrzymywać bliski sojusz. Jeśli chodzi o interesy gospodarcze, to oczywiście głównym obszarem naszej ekspansji jest Unia Europejska. 2/3 naszego handlu, 2/3 inwestycji pochodzi, czy ma miejsce w Unii Europejskiej. W związku z tym, tu jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, handlowe, czy też no, bliższą współpracę dotyczącą innych obszarów, jak kultura, nauka, to są główni nasi partnerzy w Unii Europejskiej. Wśród tych państw oczywiście Niemcy są największym partnerem. 1/3 naszej gospodarki jest bezpośrednio lub pośrednio związana z gospodarką niemiecką. I w związku z tym no, powinni się troszczyć o to, żeby stosunki z tym państwem układały się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Natomiast taka polityka transakcyjna, którą pan poseł tutaj przedstawił, prawda, a to będziemy i z tymi, jak nam się będzie opłacało, albo z innymi, no ona niestety nie sprzyja w wielu sytuacjach budowie trwałego sojuszu. Także ja przestrzegam przed tym. Oczywiście trzeba nawiązywać kontakty z wszystkimi państwami, ale czasami trzeba dokonywać wyboru. Kropka. I Stany Zjednoczone, Unia Europejska są numer jeden. Tutaj kropka, przekazuję głos posłowi Kamińskim. No wydaje mi się to bardzo krótkowzroczne, bo jednak te globalne południe bardzo mocno się rozwija. Chociażby patrząc jak BRICS się teraz rozwinęło, kolejne 6 państw, gdzie już prawie 30% PKB i ponad prawie 50% ludności na świecie będzie w jednej organizacji i my nie możemy stać tutaj pomiędzy albo ostrze mieć wymierzone w tą stronę. Powinniśmy współpracować, powinniśmy być otwarci właśnie na handel i nie oczekiwać, że my te państwa zmienimy, państwa jak Indie czy Chiny, które razem mają 2,8 miliarda mieszkańców, że my wpłyniemy jakoś na ich strategię, jak oni własne państwo będą kształtowali. My powinniśmy z nimi współpracować i jak najbardziej korzystać z tego możliwości, jakie oferują. I to powinno być w interesie naszego państwa, żeby wykorzystać nasze położenie i współpracować z tymi państwami. Nie powinniśmy być zdrzakiem innego państwa. Pan powiedział, że powinniśmy być bardzo blisko Stanami Zjednoczonymi. Okej, możemy współpracować z Stanami Zjednoczonymi, ale nie powinniśmy w żadnym wypadku być chłopcem na posyłki Stanów Zjednoczonych. Przerabialiśmy to chociażby w Iraku czy w Afganistanie, gdzie byliśmy. No i nie wyszło nam to w żadnym momencie na dobrze. Nic na tym nie zyskaliśmy, a generalnie to tylko straciliśmy. W związku z tym bądźmy asertywni również wobec Stanów Zjednoczonych i pokażmy, że mamy też możliwość rozmawiania z globalnym południem, z BRICS-em, z dogadywania się spraw, zyskiwania handlowego. To będzie też lewar na Stany Zjednoczone, żeby brali nas poważnie, a nie jako właśnie chłopca na posyłki. Jeśli będziemy tylko jednoznacznie stać i spełniać wszystkie żądania i odgraniczać się od drugiej strony, no to nie będziemy mieli żadnej sposób gry i żadnego sposobu uzyskania na tej... Ale panie pośle, nikt tego przecież nie powiedział. No, ani o zderzakach, nikt nie mówi, że mamy być zderzakiem, ani przecież nikt nie mówi, że mamy nie utrzymywać stosunków z Chinami czy Indiami i rozwijać tych stosunków. To nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, że z niektórymi krajami mamy układy sojusznicze, a z innymi współpracujemy, handlując, prawda? Natomiast pan ma tendencję, czy też Konfederacja, do zacierania tych różnic. Wy uważacie, a jak tu możemy zarobić nawet na jednym szlaku, to dlaczego nie, prawda? To bardzo proszę. Oczywiście zarabiajmy, natomiast trzeba pamiętać, że w którymś momencie może to stać w konflikcie z naszymi zobowiązaniami sojuszniczymi wobec Stanów Zjednoczonych czy wobec Europy. I wtedy, podkreślam jeszcze raz, trzeba dokonać wyboru. Dlatego wydaje mi się, że wasze stanowisko jest krótkowzroczne. Bo myślicie, a zrobimy tu interes, tam interes. Tak samo jak była bardzo silne lobby kiedyś mieliśmy, żeby robić interesy z Rosją, prawda? Bo to dobry, tak, sprzedawałeś jabłka, kartofle i tak dalej, świetny interes. No ale przecież wiadomo było, jakie zagrożenia się z tym wiążą i one niestety się zmaterializowały, te zagrożenia i ci, którzy zainwestowali za bardzo w Rosji, czy mogą zainwestować w innych niestabilnych krajach, mogą ponieść ogromne straty. O tym trzeba też pamiętać. I tutaj kończymy ten segment. Ja tylko mogę jedno segment. Słowo. Ja przypomnę tylko, że największym partnerem handlowym właśnie Niemców są Chiny. W związku z tym, jak pan mówi o polepszeniu stosunków z Niemcami, to nie można jednocześnie mieć ostrze na Chiny wystawione, a Stany Zjednoczone w tym kierunku dążą, żeby te państwa miały. Nikt nie mówi, że mamy ostrze na Chiny, no, ale, to nie o to ale chodzi. Ale Stany Zjednoczone przecież właśnie chcą, żeby poszczególne państwa tak robiły. Nie. Stany Zjednoczone nie reagują na to, żeby przestać mieć stosunki z Chinami. Oczywiście chcą ograniczyć. I tutaj od razu na myśli inne Stany. Pytanie, które oddaje tej dyskusji, tak, czyli to, jaką pozycję, czy to w regionie, czy to na świecie powinna mieć Polska, no bo przypomnijmy, na przykład Prawo i Sprawiedliwość stworzyło taką inicjatywę jak Trójmorze. No to jest inicjatywa, która wywodzi się z historii, tak to jest pomysł już marszałka Piłsudskiego. Natomiast to jest pomysł zakładający stworzenie takiego bloku w Europie Środkowej. Opozycja mówi też dużo na przykład o Trójkącie Weimarskim, czyli formacie
Francji, Niemiec i Polski, a także oczywiście Unii Europejskiej i NATO. No i teraz pytanie, jak w tej wielkiej globalnej czy europejskiej rozgrywce Polska powinna funkcjonować? I na początek 1,5 minuty profesor Rosati, bardzo proszę. Ja jestem wielkim zwolennikiem wszystkich regionalnych form współpracy, takich jak kiedyś Inicjatywa Środkowoeuropejska, które właśnie Inicjatywa Trójmorza, Rada Państw Morza Bałtyckiego i tak dalej. Ale jednak muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, one nie mogą powstawać w opozycji do Unii Europejskiej. A to, co robi PiS, to w dużej części próba stworzenia przeciwwagi dla Unii Europejskiej. No niestety tego typu działania osłabia nasze związki z Unią Europejską, osłabia naszą pozycję w Unii Europejskiej, jest szkodliwe. A po drugie, żeby tego typu inicjatywy regionalne miały rzeczywiście sens, to muszą być realne interesy w tym. W momencie, oczywiście można się spotykać i wygłaszać piękne deklaracje, ale jeżeli nie ma realnych interesów, realnego biznesu, realnych możliwości zarobienia, prawda, czy zrobienia, odniesienia jakichś korzyści z tego typu form współpracy, no to one pozostaną po prostu na papierze. I taki charakter ma niestety Inicjatywa Trójmorza, która miała rozwijać infrastrukturę w naszej części Europy, prawda, przyczyniać się do wzmocnienia związków handlowych i tak dalej. Ale oczywiście nic takiego się nie tworzy i nie powstaje. Właśnie dlatego, że tam nie ma pieniędzy. No, pieniądze są w Unii Europejskiej. I stamtąd można czerpać te pieniądze, nawet nie tworząc dodatkowych struktur. Jeśli chodzi o Trójkąt Weimarski, to była bardzo użyteczna forma, która nie była obliczona na żadne budowy autostrad czy infrastrukturę. Ona miała być instrumentem wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej. Mieliśmy unikatowy system rozmowy z dwoma największymi krajami Unii, żeby decydować, mieć większy wpływ na to, co się dzieje w Unii. I tutaj, niestety, PiS to zmarnował. Kropka, 1,5 minuty dla posła Kamińskiego. Trochę nie rozumiem pana stosunku do Inicjatywy Trójmorze, ponieważ Inicjatywa Trójmorza, współpowołana przez Stany Zjednoczone, właśnie miała ostrze na Niemcy wystawiona, dlatego nie chcieli Niemców do tego przynieść. W związku z tym właśnie to było rozgrywanie wewnątrzunijne przez Stany Zjednoczone, cała Inicjatywa Trójmorza. Są współfinansowana też przez Stany Zjednoczone. To jest jakby oczywiste. Ile Stany dały pieniędzy, może pan pamięta? Że nie pamiętam, chyba 30% finansowały. Skąd tam w ogóle nie ma, przecież nawet nie ma stałego sekretariatu. Za Trump, ale za Trumpa finansowało. No, za Trumpa, za Trumpa, 30% pan, polityka Trumpa polegała na tym, żeby rozsadzać Unię od wewnątrz. No właśnie Inicjatywa Trójmorza była ewidentnie przykładem. Była. Dlatego dziwię się, że w ogóle pan do tego się odnosi. Tak, bardzo proszę. Jest to całkowicie absurdalne. Naszym problemem jest to, że my nie potrafimy współgrać nawet w ramach naszego regionu z innymi państwami. Dzisiaj mamy chociażby problemy w Grupie samej Wyszehradzkiej. No, z Węgrami mamy chłodne stosunki, zaraz będziemy mieli chłodne stosunki ze Słowacją. Nie wiadomo, co będzie dalej z Czechami. W związku z tym my tutaj mamy na naszym poziomie problem, że my nie potrafimy być nawet liderem, do którego inne państwa wokół nas, mniejsze, się odnoszą w jakikolwiek sposób. W ramach Trójmorza zresztą było dokładnie to samo. My uważaliśmy, że będziemy liderem tej inicjatywy, tylko żadne inne państwo nie akceptowało tego. Właśnie, w związku z tym, no to... na jakim poziomie my chcemy tutaj w ogóle budować inicjatywy, skoro my nawet nie potrafimy nadać jako duże państwo dużą liczbą mieszkańców, po prostu nadać jakikolwiek to innym. Naszym problemem jest to, że nasza gospodarka jest słaba, nasza dyplomacja jest słaba i inni po prostu nie chcą za kimś takim pójść. Panie pośle, tutaj stawiamy kropkę, no i właśnie możemy coś jeszcze do tego dołożyć. Jak stać się takim liderem? No bo Polska teoretycznie, biorąc pod uwagę powierzchnię i ludność, jeżeli chodzi o środkową Europę, no to ma do tego wszelkie możliwości. No nie do końca się zgadzam, dlatego że inne kraje mają zawsze alternatywę. Mogą współpracować bezpośrednio, no kraje naszego, na przykład Grupy Wyszehradzkiej, mogą współpracować bezpośrednio z Niemcami. Dlaczego one mają współpracować z Warszawą, a nie z Berlinem, jeżeli Warszawa na przykład jest skłócona i z Brukselą, i z Berlinem? No przecież Warszawa nic nie załatwi, nie jest w stanie nic załatwić Czechom, czy Węgrom, czy Słowakom pod rządami PiS, prawda? Nie wiem, jakby było pod rządami Konfederacji, ale też mam tego. Ale mamy instrumenty, które mogłyby na to... Nie mamy takich instrumentów. Nasza gospodarka jest 6 czy 8 razy mniejsza od gospodarki niemieckiej. No więc nasz wpływ na sprawy unijne jest wielokrotnie mniejszy, dlatego że my właściwie jesteśmy osamotnieni w Unii Europejskiej pod rządami PiS. Mamy od czasu do czasu wspólną politykę z Węgrami, ale to tylko dlatego, żeby blokować unijne inicjatywy. Natomiast wszystko poza tym nas różni. Stosunek do Rosji, stosunek do polityki energetycznej. Także inne kraje nie widzą właśnie wartości dodanej płynącej z faktu, że Warszawa miałaby być jakimś liderem. Kiedyś, 8-10 lat temu, nasza wartość polegała również na tym, że mieliśmy świetne wejścia w Berlinie i w Paryżu, i w Brukseli. I wtedy inne kraje się garnęły, bo przywództwo nie ogłasza się po prostu tak jak na podwórku. Ja jestem tutaj najważniejszy i który tutaj chce, to proszę, od razu się możemy tutaj wziąć za łeb, prawda? Nie, to inne kraje mają tutaj swobodę wyboru se liderów i
cały czas to gadanie irytujące PiS-u, że będziemy liderem, my to mówimy, ale żaden kraj nie ma zamiaru podporządkowywać się naszym przywództwu, dopóki nie będziemy prowadzili sensownej polityki. Tutaj kropka na koniec, poseł Kamiński. No zacznijmy od dwóch rzeczy. Żeby ktoś nas traktował poważnie i chciał nas przyjąć jako lidera, musimy mieć właśnie albo siłę, potencjał gospodarczy, dyplomatyczny, albo wojskowy. Żadne z tych potencjałów nie mamy, w związku z tym żadne inne państwo się na nas nie orientuje. Nawet Ukraina, która teoretycznie przez ostatnie półtora roku wiele nam zawdzięczała, przestała się w ogóle jakkolwiek z nami liczyć, z naszym interesem. I to pokazuje właśnie problem Polski, która uważa, że wdzięczność jest jakąkolwiek walutą i dobre stosunki między poszczególnymi politykami załatwiają grube interesy państwowe. No niestety tak nie jest. Orban też wielokrotnie oszukiwał Morawieckiego czy Kaczyńskiego, dogadując się jeszcze swego czasu z Angelą Merkel, chociażby w sprawie wspólnego weta, wtedy, którego on się wycofał i Morawiecki został sam z nim. Także jeśli nie będziemy mieli siły realnej... To nie z Angelą Merkel, no przepraszam, to się z Morawieckim dogadywał. Dogadywał się tak, ale potem się dogadał z Merkel, on się wycofał, a Morawiecki został sam z wetem, a Niemcy potem zainwestowali paręset milionów w fabrykę Mercedesa na Węgrzech. Przypadkowo może tak, ale raczej nie sądzę. W związku z tym pokazuje to, jak twarda jest polityka, jak się nie ma własnej siły. Po prostu, póki nie będziemy mieli własnej siły, nie zdobędziemy tego na wielu poziomach, to nikt się z nami nie będzie po prostu liczył i nie będziemy żadnym liderem tego regionu. Już nie mówimy o globalnie, o świecie, bo globalnie w świecie jesteśmy uznawani po prostu za podwykonawców, nazwijmy to delikatnie, Stanów Zjednoczonych. Nikt nie uważa, że my prowadzimy jakąkolwiek własną politykę, tylko realizujemy to, co Stany Zjednoczone chcą w naszym regionie. I tutaj stawiamy kropkę w trzecim segmencie, przechodzimy do segmentu czwartego, czyli jak Polska powinna dalej współpracować z Ukrainą, czy powinna jej pomagać tak jak dotychczas, no i w ogóle jak powinna wyglądać polska polityka wschodnia, bo tu nawet historycznie jesteśmy mocno też nastawieni na tą politykę wschodnią, no wystarczy wspomnieć Rzeczpospolite Obojga Narodów, no i na początek 1,5 minuty dla posła Kamińskiego, bardzo proszę. No na pewno, już zresztą mówiliśmy od samego początku, że ta polityka wobec Ukrainy nie powinna być taka, jak jest, czyli że oddajemy Ukrainie wszystko, nie licząc się z kosztami, które sami poniesiemy, a w zamian nic nie oczekując. Nie potrafiliśmy w żadnym momencie wyartykułować tego, co my właściwie chcemy od strony ukraińskiej. Nie potrafiliśmy żadnych wiążących deklaracji, chociażby nawet w sprawie odbudowy, od nich wyciągnąć. W związku z tym ta polityka z naszej strony była po prostu polityką życzeniową, która opiera się na tym, że rząd, że pan Kaczyński uznali, że wdzięczność jest po prostu walutą i będziemy w stanie kiedyś coś za to uzyskać. Okazało się, że kompletnie nie. My powinniśmy nasze interesy twardo stawiać. Sprawy dla nas całkowicie oczywiste, ale które powinny być zostać zrealizowane, czyli kwestia upamiętnienia ekshumacji ofiar ludobójstwa na wojnie. Coś całkowicie podstawowego, coś, co nigdy nie zostało dokonane, a oczyściłoby wiele rzeczy. To powinniśmy już dawno mieć dograne i to powinno być zawsze osiągnięte. Temat chociażby zaskarżania nas do Światowej Organizacji Handlu. Ukraina nie powinna takich rzeczy robić, powinniśmy od niej wymagać jednoznacznej deklaracji, że wycofują się z wszelkich takich rzeczy i jeśli nie możemy się dogadać, no to jest problem, ale to nie znaczy, że oni mogą nas gdziekolwiek szantażować. Nie może być tak, że prezydent Zełenski dogaduje się z panią von der Leyen i rozmawia o naszej granicy i tego, jak nasze embargo znieść. Nie może być tak, że Ukraina ponad naszą głową coś robi. I powinniśmy tutaj jasno i klarownie stawiać warunek, że jeśli Ukraina będzie ingerowała w to, jak my układamy stosunki z nią, chociażby w kwestii Unii Europejskiej, no to powinniśmy tu jasno i klarownie powiedzieć, że nie będzie takiego wsparcia jak dotychczas. I przekazuję głos profesorowi Rysadejmu, który tutaj słyszałem jakąś drobną reakcję już w międzyczasie. Nie, ja myślę, że to jest to, co pan powiedział, jest naprawdę jakieś skrajnie naiwne, no bo pan oczekuje od nas, że my będziemy oczywiście twardo stawiali nasze interesy, a od Ukraińców oczekuje pan, żeby oni po prostu się podporządkowali naszej woli. Oni nie mają prawa stawiać twardo swoich interesów. No jak można mówić, że oni nie mają prawa rozmawiać z von der Leyen, albo nie mają prawa rozmawiać z Niemcami? No wie pan, gdyby panu przyjechał ktoś w Polsce i powiedział, nie, wy musicie rozmawiać na przykład tylko z Niemcami, nie możecie się porozumiewać poza tym, czy z Paryżem, czy z Rzymem, czy cokolwiek. No, panie pośle, Ukraińcy walczą o życie. Ukraińcy mają swoje interesy narodowe. W pełni się zgadzam, że polski rząd i polskie władze zabagniły całą masę spraw. Nie załatwiły sprawy Wołynia, co jest po prostu skandalem. 80 lat akurat mija od rzezi wołyńskiej. No naprawdę był to te kilkanaście miesięcy ostatnich. To był moment, kiedy można było te sprawy załatwić. Strona ukraińska byłaby gotowa pójść tutaj na pewne ustępstwa, te, na które czekamy. Ale to nie może być sprawa, która spowoduje, że my w ogóle z Ukrainą zerwiemy kontakty, panie pośle. Dlatego, że żyjemy teraz tu i teraz. I to, co Ukraina robi, jest w naszym narodowym interesie. I chcę panu powiedzieć, że Polska powinna zrobić wszystko, żeby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją. Wszystko.
To znaczy, my powinniśmy być gotowi również angażować nasze zasoby do tego, żeby Ukraińcy tej wojny nie przegrali. Bo ta wojna, jeżeli Rosja ją w końcu przegra, to będzie oznaczała trwałe osłabienie imperialnej Rosji. A to jest w naszym narodowym interesie. To jest kwestia naszej polskiej racji stanu. I my możemy, tak jak inne kraje wykładają grube pieniądze na pomoc Ukrainie, to my też możemy wyłożyć jeszcze pieniądze po to, żeby Ukraińcy nie przegrali tej wojny. Głos dla posła Kamińskiego. Problem jest to, że my graniczymy z Rosją i Rosja, co strategie więc coś mówią, w ciągu paru lat się odbudowuje. A nie jest powiedziane, że Ukraina w ogóle wygra tą wojnę, albo cokolwiek już w ogóle rozumieć pod względem ale wygrania, chyba by pan czy odzyskanie, chciał, czy nie, uzyskanie może, Krymu. Może pytanie, powinniśmy się dowiedzieć od pana posła, czy pan woli, że kto ma wygrać tę wojnę? Rosja czy Ukraina? Panie profesorze, ja bym wolał, żebyśmy nie graniczyli z Rosją. Tak? No ale to, dobrze, to jest no, ale graniczymy. No, to ale pytanie, co nie znaczy wygra? W obłokach, ale to znaczy, co znaczy wygra? Wygra to znaczy wjechać do Kremla i obalić Panie Tutina, pośle, obroni to znaczy odzyskać swoją Krym? Integralność terytorialną, no dobrze, i niepodległość. Krym jest jeszcze... Wypchnie, tak, wszystko, wypchnie Rosjan z terenów zajętych. Dobrze, a jeśli to się nie stanie i zostaniemy na tej granicy, to co dalej? No więc no pytam właśnie, pana, nie, ja pytam pana, co wy chcecie. Dajmy dokończyć, czego bo chcecie? Czas nie pan polega, nie polega na tym, co ja chcę. A jak polityka najbardziej, od tego zaczynamy. Polityka polega na tym, żeby trzeba widzieć, czego jak się świat chce. Się układa. Nie, ale i trzeba wiedzieć, wygląda czego na to, się chce. Że Ukraina wcale tej wojny, tak jak pan to oczekuje, że odzyska całe swoje terytorium, nie nastąpi. Ale to. Co pan I by pytanie, chciał? Co dalej? Co będziemy jaką dalej? Politykę, jak będziemy jaką... dalej swoją przyszłość układać? Niech pan nie unika, niech pan nie unika odpowiedzi. Niech pan powie, kto powinien wygrać tę wojnę. Rosja czy Ukraina? Ja powiedziałem panu, że ja nie chcę graniczyć z Rosją, w związku z tym pan chyba nie jest to logiczna konsekwencja. Nie odpowiedział na to aczkolwiek pytanie. Nie wierzę, że nastąpi takie zwycięstwo, że Ukraina odzyska te terytoria, które straciła. Ale no to... i to jest realne patrzenie na rzeczywistość. Nie, pan, to znaczy... pan mówi o jakimś zwycięstwie, że naraz Ukraina wygra, Rosja się wycofa, imperium się rozpadnie i koniec. Nie, ja nie powiedziałem, że się rozpadnie. Pani mówił, w ogóle nie powiedziałem mówił o Kremlu. Pan o rozpadzie imperium. Nie. Powiedział o rozpadzie imperium. Nie, no powiedziałem trwałe osłabienie imperialnej Rosji. No niech pan nie przekręca moich słów. Czas wypowiedzi posła Kamińskiego minął w całości, więc ja dodam po jednym pytaniu dla obu panów i szybko rozstrzygniemy ten spór, czyli najpierw profesor Rosati, co to znaczy zwycięstwo Ukrainy i czy chce pan, żeby wygrała Ukraina, tak w dwóch zdaniach, co to znaczy i jaka jest pana tutaj tak, to, treść to co powiedziałem, oswobodzenie wszystkich terenów zajętych przez Rosję od 2014 roku, czyli odtworzenie w międzynarodowo uznanych granicach państwa ukraińskiego i zakończenie działań wojennych. I dopytując, to jest, powinniśmy to jest toczyć wygra. Tę wojnę do czasu odzyskania terytorium. Nie my, toczy ją Ukraina, a my powinniśmy, tak, Zachód powinien wspomagać Ukrainę i... tak długo, aż osiągnięte zostaną te cele. Kropka, te same pytania do posła Kamińskiego. Jeszcze, moim zdaniem to nie nastąpi, bo dla Chin, Indii, czy nawet Stanów Zjednoczonych, czy Ukraina ma 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, czy 450 tysięcy, jest niestety całkowicie obojętne. I im wcześniej nastąpi jakiś rozejm, niestety, z ograniczeniem tutaj terytorialnym Ukrainy, no to po prostu tym lepiej. I to dla wszystkich, bo Ukraina też się wykrwawia, rekrutów coraz bardziej brakuje i Ukraina też musi jakoś wrócić do normalnego funkcjonowania. Im bardziej to będziemy oddalać, tym gorzej. Czyli po prostu dla wszystkich. A Stany Zjednoczone... zwycięstwo Ukrainy jako utrzymanie państwowości ukraińskiej niepodległości, nawet niezależności od tego, jakie terytorium utrzyma. Tak, znaczy nie w zależności. No wiadomo, że to nie może być 10 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale mało prawdopodobne jest, że będzie to 600 tysięcy kilometrów kwadratowych. I na koniec tego segmentu półtorej minuty wypowiedzi dla profesora Rosatiego i po tym kończymy, choć nie wierzę w to, że nie będzie żadnych wtrąceń, ale dobra, oddaję głos. A teraz na jaki temat mówimy? Ciągle ten cały sam? Cały czas ten sam. Ciągle Ukraina? Tak jest, no pan ma jeszcze jedną wypowiedź w tym temacie. No dobrze, no właśnie, debaty, nie, wydaje mi się, że ja przedstawiłem jasno swoje stanowisko. Zachodowi powinno zależeć i zależy, takie jest oficjalne stanowisko państw zachodnich, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i oficjalne stanowisko Polski. Wspieramy Ukrainę w jej walce z najeźdźcą i tym bardziej ją wspieramy, że w naszym interesie narodowym, tu nie chodzi nawet o interes Ukrainy, powiedziałem, ale przede wszystkim nasz interes narodowy wymaga, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. A nie przegranie tej wojny, żeby jeszcze raz sprecyzować, to oznacza odzyskanie terenów zagarniętych bezprawnie przez Rosję. Natomiast nie oznacza ani marszu na Kreml, panie pośle, ani upadku imperium. Niech sobie Rosja istnieje dalej. Chodzi o to, żeby raz na zawsze osłabić imperialne ambicje Rosji. Osłabić ten kierunek polityki, który polega na tym, że Rosja pod kierownictwem Putina atakuje sąsiadów. Sam pan zwrócił uwagę, że jesteśmy sąsiadem Rosji również. Ma pan ochotę mieć takiego sąsiada, który po prostu licząc na bezkarność i licząc na to, że leniwy Zachód się nie zmobilizuje do obrony, będzie atakował swoich sąsiadów? Nie. W naszym interesie leży
to, żeby Rosja porzuciła politykę imperialną i oczywiście doprowadzić dobrze byłoby do zmiany reżimów w Rosji, ale to już jest kwestia rosyjska. Natomiast to, co w naszych możliwościach leży, to jest osłabienie wojskowe i ekonomiczne Rosji do takiego stopnia, żeby Rosja musiała uznać to, że nie będzie okupować terytoriów ukraińskich i nie będzie w stanie atakować sąsiadów. I tutaj kończymy segment dotyczący Ukrainy i polskiej polityki wschodniej, no choć ta polska polityka wschodnia teraz skupiła się na Ukrainie. I przechodzimy do piątego, ostatniego segmentu ode mnie, czyli tego, jak Polska powinna grać, jak Polska powinna się zachowywać na arenie międzynarodowej, czy Polska ma w ogóle szansę na odbudowanie czy to własnego bloku politycznego, czy państw wokół siebie, które będą widzieć ją jako przywódcę, jako lidera. Porozmawialiśmy o stanie faktycznym, a teraz możemy porozmawiać o przyszłości. Półtorej minuty dla profesora Rastiego. Bardzo proszę. Polska jest członkiem dwóch organizacji międzynarodowych, które jakby określiły nasze miejsce na całej szachownicy europejskiej i globalnej. To jest NATO po pierwsze i po drugie to jest Unia Europejska. To są te bloki, w których Polska czuje się dobrze, czuje się bezpieczna, ma warunki do swojego rozwoju. Co więcej, łączą nas te same wartości, to jest bardzo ważne, prawda? Takie jak właśnie praworządność, demokracja, prawa człowieka, wolność, swoboda wypowiedzi, wolność mediów itd., itd. Nie potrzeba szukać innych bloków. Potrzeba oczywiście szukać sojuszników, czy państw, które współpracują, czy państw przyjaznych właśnie na całym świecie. Ale generalnie państwo średniej wielkości, tak jak Polska, powinna skupić się na realizowaniu swoich interesów właśnie za pośrednictwem przynależności do tych głównych dwóch organizacji. I tak nie mamy możliwości ani potencjału, żeby prowadzić niezależną politykę międzynarodową we wszystkich krajach świata. Możemy mieć pewne kraje, które są w obszarze szczególnego zainteresowania, być może Izrael, być może Kanada, być może właśnie na pewno Chiny, Indie, bo to są dwa ważne kraje, które się wyłaniają na arenie światowej. Natomiast generalnie nasze miejsce jest w Europie, nasze miejsce jest w kręgu cywilizacji zachodniej i tutaj powinniśmy jakby budować naszą pozycję tak, żeby zapewnić jak najlepszą realizację naszych możliwości rozwojowych i naszych interesów narodowych. Taka jest polska racja stanu. Panie pośle, i przekazuję głos posłowi Kamińskiemu. Problem naszej dyplomacji polega na tym, że jest przede wszystkim słaba i podporządkowana polityce wewnętrznej. To widzieliśmy przez ostatnie lata i to niestety boli, to bardzo. Widzimy chociażby, jak ministerstwo jest rozwalone, że nawet część Unii Europejskiej jest wyrzucona poza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie da się prowadzić tak jakiejś rozsądnej, normalnej polityki. Pełna zgoda, bo tu się zgadzamy. Ocena dyplomacji bardzo słaba. Zgoda. Dodatkowo zmiana ustawie o służbie zagranicznej powodowała to, że dzisiaj naszym ambasadorem może być dowolny człowiek, który nie musi znać języków obcych, nie musi mieć wykształcenia żadnego, nie musiał żadnej szkoły przejść dyplomatycznej. Mało może mieć nawet więcej niż jedno obywatelstwo, czyli osoba, która naprawdę nie ma o tym bladego pojęcia, jeździ dzisiaj i reprezentuje nas za granicą. Mieliśmy niestety wiele takich przykładów, podam tylko jeden. Ambasador Czech, pan Jasiński, który pojechał tam, jako jedyny głosowałem przeciwko niemu. Okazało się, że po dwóch tygodniach dał artykuł do niemieckich mediów, że wszystko związane z surowym to wina Polski, trzeba było go w jeden dzień odwołać. Jeśli ma się gdzieś takie kadry, to się polityki żadnej nie zrobi, bo ci ludzie nie są po prostu do tego zdolni. W związku z tym, jeśli chcemy, w ogóle myślimy o jakimkolwiek naszej polityce realnej, poza po prostu byciem tutaj, to musimy najpierw zmienić nasze kadry, musimy przepracować MSZ, musimy prowadzić nowe osoby, musimy znowu zwiększyć ten poziom ludzi, którzy reprezentują nasze państwo. Bez tego nie zajedziemy w ogóle. I to jest jakby całkowita podstawa, a cała reszta to są niestety rozważania na ten temat, gdzie chcielibyśmy być, gdybyśmy mieli te osoby. No bo dzisiaj słuchamy innych państw i tak naprawdę ta polityka no, nie dzieje się w MSZ-cie w żadnym momencie, tylko się dzieje gdzieś na styku Nowogrodzkiej i ambasady amerykańskiej. Tam dzisiaj jest tworzona nasza polityka, to gdzie my mamy być, a gdzie nie. A powinna być tworzona w MSZ-cie, bo tam powinni być specjaliści, którzy potrafiliby ukształtować ją. Półtorej minuty dla profesora Rocetiego. Ja powiedziałem, pełna zgoda, jeśli chodzi o ocenę stanu polskiej dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej. Po pierwsze, nie ma praktycznie polityki zagranicznej w takim dosłownym znaczeniu, ponieważ jest ona podporządkowana polityce wewnętrznej. To, co się na przykład dzieje w stosunkach z Ukrainą, jest podporządkowane nadchodzącym wyborom, prawda? PiS uznał, że zaostrzy język wobec Ukrainy, dzięki temu odzyska trochę wyborców Konfederacji, którzy są antyukraińscy. Polityka zagraniczna rządu to jest jedno pasmo przecież wpadek i porażek. No, pamiętamy
no, na przykład atak na TVN, prawda, który został potem, musieli się panowie z PiS-u z podkulonymi ogonami z tego wycofać, bo rzeczywiście Amerykanie po prostu dali do zrozumienia, że jeżeli chcemy utrzymać sojusznicze stosunki, to takich decyzji nie można podejmować. Pogorszenie stosunków z Izraelem, bezsensowny spór o Turów z Czechami, fatalne, już nie mówię, stosunki z sąsiadami, generalnie z Niemcami. Komu służy zaostrzenie stosunków z Niemcami, prawda? Wymyślanie jakichś mitycznych zagrożeń ze strony Niemców służy wyłącznie nakręceniu elektoratu i zmobilizowaniu elektoratu przed wyborami, stworzeniu sztucznego poczucia zagrożenia, tak, żeby przekonać ludzi, że tylko PiS może ich ochronić przed zagrożeniem. Nie ma żadnego zagrożenia ze strony Niemiec, jeśli chodzi o tę konkretną sprawę, tak jak nie ma zagrożenia ze strony Czech. Myśmy przegrali sprawę Turowa przez nieudolność naszych urzędników i dyplomatów. Tutaj kropka. W związku z tym po prostu... Panie profesorze, tak, czas się skończył. Tak, stawiam kropkę. Polska polityka zagraniczna wymaga gruntownych reform. Na koniec piątego segmentu 1,5 minuty dla posła Kamińskiego. No, problemem jest to, że nasza polityka w regionie jest kompletnie niekompatybilna z jakimkolwiek naszym sąsiadem, a nawet z naszym dalszym sąsiadem, a dotychczasowym jedynym sojusznikiem, mocnym sojusznikiem w Unii Europejskiej z Węgrami. Nasza polityka odbiega od tego, co inne państwa robią. Teraz na Słowacji po zmianie rządu będzie całkowicie różna od niej. Z Białorusią dzisiaj no, nie mamy praktycznie żadnych kontaktów, z Rosją również. Jeśli chodzi o Ukrainę, one są napięte. Litwa całkowicie zorientowana na Stany Zjednoczone. Z Niemcami w ciągłym konflikcie żyjemy. Także widzimy, że nawet w naszym regionie nie potrafimy poukładać sobie dobrych relacji z naszymi sąsiadami. Chociażby są właśnie z Niemcami relacje nie powinny być historyczne, jak są za czasów PiS-u albo podległe, jak były za czasów Platformy, tylko powinny być realne, pokazywanie, że jesteśmy jednak państwem, które nie będzie montownią dla Niemców, który nie będzie tylko wyłącznie miejscem, gdzie tania siła robocza jest, tylko państwem, z którym trzeba się liczyć, ale które zarazem nie uderza, że całe zło tego świata wypływa od Niemców. No jeśli nie zaczniemy to układać, no to będziemy tutaj mieli problem, bo jeśli Stany Zjednoczone postanawią wyjść z Unii czy z Europy w większej formie, a to już za Trumpa się działo, i początkowe pierwszy rok za Bidena też chciał się wycofywać, zrzucając całą odpowiedzialność za Europę na Niemcy, no będziemy mieli po prostu tutaj problem, będziemy niekompatybilni z naszymi sąsiadami i nie będziemy mogli się odpowiednio rozwijać, bo nie da się w nieprzyjaznym środowisku po prostu normalnie funkcjonować. I tutaj stawiamy kropkę w piątym segmencie, przechodzimy do segmentu ostatniego, czyli pytanie wzajemnych. Oczywiście przypominam zasady, czyli 30 sekund na zadanie pytania, minuta na odpowiedź, 3 pytania na głowę. Często jest to najciekawszy zresztą segment, najbardziej dynamiczny i na początek pytanie zada poseł Kamiński, tak więc 30 sekund, bardzo proszę. No dobrze, załóżmy, że to, co się dzieje, ta wojna na Ukrainie zakończy się jakimś porozumieniem mińskim 3-0, podpisanym w Astanie, w formule Erdogana, dalej w formacie normandzkim, może rozszerzonym o Stany Zjednoczone i Chiny. I za 2-3-4 lata Francja wróci do rozmów z Rosją. Niemcy, żeby utrzymać swoje bogactwo, również wrócą do rozmów z Rosją, ściągając tam surowce. Czy pan uważa, że powinniśmy również wrócić wtedy do rozmów z Rosją i układania sobie stosunków, nawet jeśli to będzie dalej reżim putinowski? Ja myślę, że przede wszystkim nie powinniśmy dopuścić do takiego scenariusza, wie pan. I gdybyśmy mieli inny rząd, nie rząd PiS, który się kompromituje i nie ma żadnego znaczenia w Unii Europejskiej i coraz gorsze ma notowania także w Stanach Zjednoczonych, to jestem przekonany, że mielibyśmy tak dużo do powiedzenia, że tego typu scenariusz po prostu się nie zmaterializuje. Ukraińcy są zdecydowani walczyć, my jesteśmy zdecydowani im pomagać i można snuć rozmaite, prawda, scenariusze fikcyjne na temat tego, jak to się ostatecznie skończy. Ale generalnie trzeba zrobić wszystko, żeby, tak jak powiedziałem, Ukraina tej wojny nie przegrała, a jakiekolwiek porozumienie pokojowe, jeśli w ogóle będzie podpisane, żeby uwzględniało nasze interesy. I to jest główna sprawa. I teraz pytanie posła Rosatiego dla posła Kamińskiego. Panie pośle, no ja nawiążę do słynnej piątki Mentzena, prawda, i zapytam, czy chcecie wyjść z Unii Europejskiej? Jak obejmiecie władzę. Powinniśmy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Jako nie, ale odpowiedzialne, mówi, że jako, nie Unii Europejskiej. Jako odpowiedzialne.
Wiadomo, w jakim kontekście to było powiedziane. Było to po prostu szkolenie medialne, które pokazywał, jakie tematy, jakie hasła, że tak powiem, w internecie żrą, że tak brzydko się określa. W związku z tym branie po prostu jeden do jeden wypowiedzi z tego na cały skomplikowany proces dyplomatyczny jest naprawdę dużym nadużyciem. Widzimy, co się stało z Wielką Brytanią po Brexicie, gdzie Wielka Brytania miała, dalej ma duże doświadczenie dyplomatyczne, wspaniałych dyplomatów, a i tak sobie w dużej mierze nie poradzili. W związku z tym, jeśli nawet... A co, Mencer tego nie wiedział wcześniej? A jeśli nawet chcielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej, najpierw trzeba się do wszystkiego przygotować. Trzeba by przygotować cały nasz aparat, całe nasze struktury do tego, aby przygotować w ogóle plan do tego, aby mieć alternatywę. Żeby mieć alternatywę, to nie jest nic niewłaściwego. Jak był pan przedsiębiorcą, wie pan, że jeśli się z kimś rozmawia, zawsze trzeba mieć możliwość stania od stołu i mieć alternatywę. Jeśli nie ma takiej alternatywy, tutaj no to jest to problem. Kropka i pytanie dla posła Rosatiego. Już zobaczymy, co tam przygotował. A, bo mówimy cały czas o Unii Europejskiej. Czy jest dla pana w którymś momencie jakaś taka czerwona linia, że powiedziałby pan właśnie, że no od tego momentu powinniśmy opuścić Unię Europejską, czyli nie wiem, że będziemy ogromnym płatnikiem netto, że zostaną ograniczone nasze prawa, że Unia Europejska zacznie ponad naszą głową handlować z Rosją i destabilizować naszą granicę. Czy jest w ogóle jakaś taka czerwona linia, gdzie pan powiedziałby, tak, to jest ten moment, gdzie musimy opuścić Unię Europejską? Prawda, teoretycznie nie można wykluczyć, prawda, takiego rozwoju wydarzeń, że większość krajów zachodnioeuropejskich nagle straci rozum, prawda, i postanowi, nie wiem, no, podejmować decyzje, które będą w zasadniczy sposób sprzeczne z naszym interesem. No można snuć tego typu dystopię, ale na pewno nie jest to jakby scenariusz ani prawdopodobny, ani możliwy w najbliższych latach. Więc oczywiście teoretycznie można rozważać tego typu możliwości, czy sytuacja, ale uważam, że w tej chwili to naprawdę jest strata czasu. Polska z członkostwa w Unii korzysta w wieloraki sposób, wielokrotnie to mówiłem i jakiekolwiek próby siania wątpliwości co do tego, czy nasze członkostwo ma sens, jakiekolwiek właśnie piątki Mencena, w których się mówi wyjście z Unii Europejskiej, to jest po prostu nieodpowiedzialna polityka. Polska, panie pośle, otrzymuje regularnie w ostatnich latach 10, 12, pośle, 14 miliardów euro. Natomiast a to jest tylko jedna z korzyści, które uzyskujemy. W jednym temacie, bo tutaj w studiu niedawno gość profesor Sikorski rozmawialiśmy właśnie o tym temacie federalizacji Unii Europejskiej. Czy uważa pan, że taka idea powstania Federacji Europejskiej ma jakiś sens w najbliższej dekadzie, dwóch dekad, ale taka w miarę krótka, skondensowana odpowiedź? Idea federalna istnieje od 40 lat, no. Kiedy zakładano Unię Europejską, Schuman i Monnet tworzyli podstawy, to oczywiście myśleli o Europie Federalnej, ale w tej chwili nie ma żadnego planu, żeby tworzyć federalne państwo. Wbrew temu, co mówi PiS przede wszystkim, ale także i Konfederacja czasami, nie ma takich planów. Są oczywiście partie, które są za tym, są pojedynczy politycy, którzy chcieliby iść w tym kierunku, ale wiadomo, że większość państw i większości w poszczególnych państwach nie są jeszcze Panie na to gotowe. Tutaj kropka, także nie ma. Dopytam o tym temacie szybko posła Kamińskiego. Nie ma tego tematu. My oczywiście jesteśmy przeciwni i to nie jest tak, że nie ma. Wspólne zadłużanie się, projekt Macrona, brak jednomyślności, no to jest już daleko posunięta właśnie pomysł federacji różnych rzeczy, gdzie państwa narodowe mają coraz mniejsze znaczenie, coraz bardziej są uzależnione od Unii Europejskiej i w związku z tym coraz Panie mniej pośle, będą co nowego się stało, panie proszę? Nic się nie stało więcej poza traktatem lizbońskim. No o co chodzi? No ale wspólne zadłużanie KPO, no, no to jest jednak zaległe. Ale to wszystkie kraje się zgodziły. No i powinniśmy byli być przeciw. Ale wszystkie kraje, Polska się też zgodziła. No i właśnie to był 27, błąd. A to wy tak uważacie. Także decyzja zapadła, tak, tutaj uważacie. Kropka, tak. Taka dopytka. I to było zadłużenie jednorazowe, powiedziałem, bo wy mówicie z tego, że już w ogóle będzie się zadłużać. 35 lat będziemy spłacać, nie jest jednorazowe. Jednorazowe zadłużenie, spłata na 35 lat. No, 35 lat. Ale jednorazowe zadłużenie. Spłacać za błędy, które były. Pieniądze na KPO. Tak, tak, proszę. Pytanie teraz pana dla posła Kamińskiego, bardzo proszę, 30 sekund. Dobrze, ja trochę już zacząłem o tym mówić. Gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to jak mówię, tracimy 12 miliardów euro średnio, rocznie, przez najbliższe lata tak by było, z czego duża część idzie do rolników. Jakby pan skompensował braki tych pieniędzy właśnie dla tych wszystkich, którzy korzystają z pieniędzy europejskich, albo jako współfinansowanie, albo właśnie tak jak rolnicy, dopłaty bezpośrednie. Jakby pan im zapewnił te 30... Te 50 miliardów złotych, bo te 12 miliardów to jest 50 miliardów złotych.
pakiet klimatyczny, za którym państwo optujecie w Unii Europejskiej, to jest tak naprawdę likwidacja wszelkiego rolnictwa, w takie jakie znamy. W związku z tym ale zaraz utrzymajmy w ogóle, zacznijmy od tego, od rolnictwa i od tego, żeby w ogóle to rolnictwo jakkolwiek było i jakkolwiek było konkurencyjne wobec innych państw. I od tego trzeba zacząć. To, o czym państwo po prostu optujecie, to jest uderzenie i to bardzo mocne w polskich rolników i to pan dobrze wie, wszelkie pakiety klimatyczne, wszystko za czym cały czas głosowaliście. I tu jest podstawowy problem. Nasze wyjście z Unii Europejskiej, jeśli by do takiego nastąpiłoby, mam nadzieję, na normalnych i uczciwych zasadach handlowania z innymi. Jesteśmy w dalszym ciągu największym partnerem handlowym Niemiec. Niemcy są dla nas, a my jesteśmy na 4. czy 5. miejscu dla Niemiec. W związku z tym ten handel następował. Niemcy w dużej mierze są też zależni od tego, że polscy kierowcy, polskie firmy transportowe tam handlują, więc Niemcy dalej by chciały ten handel utrzymać. To nie jest tak, że Niemcy by mogły zrezygnować z handlu z nami. Niemcy by dalej handlowali, ponieważ też również zyskują na tym handlu. Tutaj, panie pośle, kropka i w ramach tego segmentu po jednym ostatnim pytaniu, tak więc radzę mądrze z niego skorzystać. Na początek pytanie posła Kamińskiego dla posła Rosatiego, 30 sekund. Jak chciałby pan ułożyć stosunki z Chinami? Bo wiemy, że Stany Zjednoczone są przeciwne temu, nawet kwestia Huawei'a i inwestycji ich w 5G czy w jakiekolwiek inne formy jest przez Stany Zjednoczone niechętnie widziana. No a wiemy, że Niemcy na przykład bardzo mocno handlują z Chinami. Chiny są największym ich partnerem handlowym. No i zamiast o decouplingu, o którym mówi Stany Zjednoczone, mówią o deriskingu, który właściwie już nic nie oznacza. Jak widzi pan przyszłość właśnie i minutę dla profesora Rosatiego. My stosunki handlowe będziemy utrzymywać tak, jak robią to wszystkie kraje Unii Europejskiej. Polityka handlowa, jak pan wie, w ogóle jest kompetencją unijną. Są ogromne możliwości, na pewno, jeśli chodzi o handel z Chinami. Wiele krajów jest bardzo tym zainteresowanych. Tyle tylko, że niestety w tym całym handlu z Chinami w ciągu 40 lat przekształciliśmy się z eksportera narzędzi, obrabiarek, traktorów i tak dalej. Teraz eksportujemy wyłącznie surowce. Eksportujemy metale, miedź, drut miedziany, blachy miedziane, mleko w proszku i jakieś inne bardzo mało przetworzone produkty, a importujemy bardzo wysoko zaawansowane technologie. I to jest pozycja, do której doprowadziły, niestety, polityka kolejnych rządów przez ostatnie 40 lat. Ale to jest taka pozycja, gdzie Polska korzysta na takim handlu niewiele. My powinniśmy się zdecydować na rozwój innowacyjnej gospodarki, która będzie po prostu korzystała z lepszego handlu, wymiana produktów mających bardzo wysoką wartość dodaną, a nie tylko być, zamiast być, tak jak pan mówi, sojusznikiem czy podporządkowaną gospodarką Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, będziemy wasalem Chin. Posła Kamińskiego, ostatnie w tej debacie, także 30 sekund i proszę bardzo. Dobrze, to też piątka Mentzena. Bez podatków. No więc oczywiście macie takie propozycje podatkowe, które według obliczeń analityków Foru kosztują 190 miliardów złotych. To są właśnie wszystkie obniżka podatków i dobrowolny ZUS i tak dalej, i tak dalej. 190 miliardów złotych, panie pośle, to jest 1/3 dochodu budżetu państwa. Okej, jak chcecie zbilansować budżet, to znaczy jakie wydatki chcecie obciąć i o ile? Proszę powiedzieć, jakie wydatki będziecie musieli obciąć i o ile? I minuta dla posła Kamińskiego. Za każdym razem o tym mówimy, bo jako jedyni mówimy w ogóle, że chcemy cokolwiek obciąć, bo państwo tylko chcą rozszerzać to, co już jest, a przypominam, że zadłużenie Polski roku to 92 miliardy, a w przyszłym roku 165 miliardów. Ale, i państwo panie pośle, ja muszę prostować. Nie było. My mówimy o socjalu dla imigrantów, mówimy o 13, 14 emerytury, mówimy o sołtysowym, mówimy brak waloryzacji 500+. Chcemy zaprzestać inwestycji w CPK. Chcemy zaprzestać odbudowy Pałacu Saskiego. To jest 2 miliardy. No dobrze, ale CPK to ile jest? CPK nikt nie wie. To jest 120. Ale nikt tego nie przeliczył i tam żadnych, no więc o to chodzi. Tam więc, żadnych pieniędzy więc nie ma, my bo tam, nikt na to nie więc wie. My tam będziemy oszczędzać, więc proszę nie mówić, że my jesteśmy tylko za zwiększanie... Tak, to tylko był nawias, ale proszę nie mówić, że my tylko jesteśmy za zwiększanie wydatków. Czas posłowie Kamińskiemu się powoli kończy. A my mówimy o wielu właśnie rzeczach socjalnych, których trzeba ruszyć i które nie można w żadnym środku dalej tak finansować. Ale 190 miliardów. 190 miliardów macie znaleźć. Waloryzacja, sama waloryzacja 500+ na 800+, to 25 miliardów. Zgoda, 25. I z tego 100 milionów to poszło tylko na dodatkowe pieniądze dla ZUS-u.
I o tym pan nie, nawet nie wiedział, a ja jako jedyny mówiłem o tym z mównicy sejmowej. No bo oni to rozdzielają, no. Nie, to było w ramach tego, podwyżka właśnie, ZUS dostał podwyżkę w ramach 500+, na 800+, tylko bo się cyfra z 500 na 800 zmieniła o 60 milionów i teraz 100 milionów za samą obsługę dostaje. 13, 14 emerytura. Czyli 25 miliardów, bo pan chce cofnąć 800 na 500, co dalej? Znaczy nie waloryzować, tak? Bo waloryzacja dopiero od pierwszego nastąpi. No to znaczy, tym, no o tym mówię, no to ma zostać 13, 500. Ma zostać 500, aczkolwiek docelowo, jeśli obniżymy podatki, to też te 500 powinno zniknąć, bo nie powinno być w takiej formie wypłacone. Dobra, to jest No jeśli liczymy 500 plus, to będzie już o 65 miliardów nawet. Dalsze 13, 14 emerytura. Tu ma pan teraz po tych błędzie, co zrobił Jarosław Kaczyński, z brutto z netto pomylił, to już prawie 35 miliardów. Nie, to jest 24 miliardy. Nie, 20 miliardów. Po 11,5 są mniej więcej. Pomylił brutto. Ale ja mówię o koszcie budżetowym. To nie ma znaczenia. Koszt budżetowy jest 11,5 miliardów. Właśnie zwiększyli to, panie. Zwiększyli ten 14 zdecydowanie. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo na temat. Dobrze, 20 miliardów. Dalej? Dalej mamy sołtysowe dodatki do wszystkich tego nie, to już są. No, ale to są 500 milionów, to jest 500 milionów rocznie. Dobrze, to pół miliarda. No to są kolejne pieniądze. Analiza budżetu państwa, myślę, że nie zmieścimy się w minutę, a nawet chyba w 10 się nie zmieścimy, tak więc myślę, że tutaj postawimy kropkę w naszej debacie, dobrze, to stawiajmy kropkę. Teoretycznie o dyplomacji, choć się rozszerzyła na inne tematy, choć można też zrobić dogrywkę zawsze. Wszystko jest powiązane. Zawsze można zrobić dogrywkę w ramach tego budżetu państwa, bo to jest akurat dość ciekawy temat tych kosztów. Tak, a na dyplomacji idzie 2 miliardy rocznie, więc to Więc, i różne partie mają różne propozycje i różne są koszty tych propozycji. Natomiast tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do komentowania, bo Wasz głos liczy się na co dzień, nie tylko w dniu wyborów. Dajcie znać, co sądzicie o formule, o tym temacie, jak polepszyć polską dyplomację państwa. I moimi gośćmi byli profesor Dariusz Rosaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz poseł Krystian Kamiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. I pamiętajcie o tym ryżem. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! Zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Kłamstwo, złodziejstwo, cynizm każdego dnia wylewa się z tych ich mediów, z ich głów. Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy jak ognia. Gdzie jest twoja wiarygodność, chłopie? Weź, pójdź po rozum do głowy.